Popping to taniec uliczny stworzony w 1979 roku w San Francisco i polega on na bardzo szybkim spinaniu, a następnie rozluźnianiu mięśni przez tancerza, przez co upodabnia się on w pewien sposób do maszyny. Jedną z najtrudniejszych kwestii przy planowaniu każdego show czy spektaklu jest oczywiście ułożenie choreografii, a następnie odpowiednie wdrożenie jej w życie. Ja dzisiaj stanę się Michałem Pirugiem w Parku Robotów. Branża motoryzacyjna, meblarska oraz elektroniczna to jedne z najważniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ujęciu rocznym, produkcja wyrobów elektronicznych oraz optycznych wzrosła o 70%, a urządzeń elektronicznych o około 46%. Człowiek czy maszyna? Popping jest właściwie tańcem solo, ale zgodzicie się ze mną, że najwięcej wdzięku mają właśnie tańce towarzyskie. No i w nowoczesnej produkcji te precyzyjne i powtarzalne czynności wykonują właśnie roboty specjalistyczne, podczas gdy człowiek sprawuje funkcję kontrolną, programuje i monitoruje cały przebieg produkcji. Duża presja konkurencyjna, która wymaga zwiększonej wydajności i jakości produkcji, a także rosnące rynki konsumenckie, to główne powody dynamicznego rozwoju automatyki i robotyki. Producenci zaawansowanych urządzeń elektronicznych codziennie starają się zwiększać efektywność swojej produkcji, na czym korzysta cała branża IMS, czyli kontraktowa produkcja elektroniki. W skrócie, firmy te zajmują się produkcją podzespołów zgodnie z wytycznymi klientów. Dream Big to chyba motto każdego mieszkańca Stanów Zjednoczonych, więc niespecjalnie szokujące będzie, że jednym z największych potentatów branży IMS jest właśnie firma Jabil, założona w 1966 roku w Detroit. Firma zatrudnia ponad 120 tysięcy pracowników i posiada 90 obiektów w 23 krajach, a w Polsce funkcjonuje w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. TMV nie zawrócisz, a i postępu nie zatrzymasz, a ciągły rozwój i automatyzacja przemysłu stwarzają idealne warunki na rynku pracy dla inżynierów automatyków. Aby ubiegać się o stanowisko inżyniera automatyki, należy posiadać wykształcenie wyższe w kierunku automatyka i robotyka bądź pokrewnej. Ważnym jest również posiadanie doświadczenia w programowaniu robotów przemysłowych. Ścisłe umysły są w dzisiejszych czasach w cenie. Początkujący inżynier automatyki może liczyć na około 6 tysięcy złotych brutto. Z czasem kwota ta może wzrosnąć aż do 7 tysięcy złotych brutto, a najlepsi i najbardziej doświadczeni inżynierowie to już zarobki rzędu około 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Niektórzy choreografowie swoje dzieła tworzą dniami, tygodniami, miesiącami, a ci najwybitniejsi to może i w godzinkę zrobią. A zobaczymy, ile mi zajmie zaplanowanie tańca robotu. Cześć, Szymon. Marta. Słyszałem, że masz mnie wytłumaczyć, na czym polega praca inżyniera automatyka, więc od czego się zaczyna? Okej. Znaczy my jako inżynierowie automatycy bierzemy udział w sumie po troszeczku w każdym etapie projektowania. To jest tak zwany jack, maszyna do odkładania płyt PCB. W tej symulacji sprawdzamy tylko jakby pracę tego jednego robota. Tak? Nie symulujemy całej maszyny, tylko chodzi o to, żeby sprawdzić, czy robot pobiera, jest w stanie pobrać, jest w stanie odłożyć i sprawdzić, podjechać w każde miejsce, które powinien, bez żadnej kolizji. Dobra, super. No to jak to teraz zrobić? Mamy naszą symulację, to jest nasze stanowisko z robotem. No i jeśli już mamy napisany cały program, albo chociaż część, możemy go zasymulować. Teraz możemy przejść się i zobaczyć jakby już realnie stojącą stację. Nie dostanę takie coś do ręki? Tak, tego flexpendanta, fizycznie już tak. To będzie inny projekt, ale generalnie też bardzo ciekawy. Co naprzód? Okej. To jest flexpendant. Okej. Dzięki któremu możliwe jest sterowanie robotem, cała jego kontrola. Wchodzimy w okno produkcji, tak? Tak. Ustawiamy główny punkt, programu Pick to Make. Okej.
Teraz możemy sobie zasymulować wejście, bo możemy sterować wyjściami, ale wejścia musimy sobie symulować. Czyli domyślam się, że chodzi o Go Home. Tak. Czyli co, odjechało nam stanowisko zasadniczo. O, okej. Okay. Okej, okay, poczekaj. Daj mi tego flexa. Tu się coś ewidentnie z ten. Dziękuję pięknie. Automatyzacja produkcji zwiększa zapotrzebowanie rynku na dobrych inżynierów automatyków. A skoro rynek nie jest nasycony, to co może zachęcić potencjalnych pracowników do pracy w firmie J-Wheel? Firma J-Wheel zapewnia dostęp do najnowocześniejszych technologii, dzięki czemu mamy możliwość rozwiązywania własnych pomysłów i problemów. Jesteśmy w stałym kontakcie z zewnętrznymi, zagranicznymi oddziałami. Firma oferuje opiekę medyczną oraz program wsparcia EAP dla pracowników, co daje możliwość konsultacji z psychologami, radcami prawnymi oraz specjalistami finansowymi. Zawód inżyniera automatyka to już wyższa matematyka, ale podobnie jak zawód tancerza wymaga dużego zaangażowania i dziesiątek poświęconych godzin, ale za to wybór ofert pracy macie dosyć szeroki i niemałe zarobki. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w nadchodzących odcinkach. Chcę tu pracować.